Sejmik województwa podlaskiego na wniosek wojewody podlaskiego wygasił dzisiaj mandat radnego Cezarego Cieślukowskiego. Wojewoda złożył taki wniosek po uzyskaniu informacji, że Cezary Cieślukowski wykonywał odpłatnie opracowanie projektu przebudowy apteki przyszpitalnej i specjalistycznych pracowni Białostockiego Centrum Onkologii. Jak się okazało, na dzisiejszej sesji sejmiku było to kilka umów. Mimo żądań opozycji nie ujawniono, jaką kwotę łącznie Białostockie Centrum Onkologii wypłaciło Cieślukowskiemu. Oto obszerna relacja z przebiegu tej części sesji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja rozpatrzyła sytuację i wniosek wojewody o uchylenie, o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnemu województwa podlaskiego Cezaremu Cieślukowskiemu w związku z naruszeniem ustawowego obowiązku zakazu wchodzenia stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Naruszenie tego przepisu jest bezdyskusyjne, potwierdza to również opinia radcy prawnego. W związku z tym Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały stwierdzający wygaśnięcie mandatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana radnego Cezarego Cieślukowskiego o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. No cóż, chciałem przede wszystkim odnieść się do kilku spraw, które wynikają jakby z kontekstu wprowadzenia tego tematu pod obrady sejmiku. Otóż, Szanowni Państwo, nie wiem, czy wszyscy Państwo się orientujecie, ale ta dzisiejsza sprawa i dzisiejszy wniosek czy projekt uchwały jest konsekwencją donosu, który został, niepodpisanego donosu, który został złożony przez bliżej mi nieznane osoby na ręce pana wojewody podlaskiego, w którym to donosie na dodatek znalazła się całkowicie nieprawdziwa informacja, jakobym bezumownie i realizował projekt dotyczący poprawy, czy też zadanie dotyczące poprawy projektu inwestycyjnego. Otóż chcę Państwu wyjaśnić, że rzeczywiście ja zawarłem, czyli nie bezumownie, a zawarłem umowę o dzieło z Białostockim Centrum Onkologii. Umowę, która dotyczyła przygotowania całkowicie nowego projektu dotyczącego inwestycji w Białostockim Centrum Onkologii. Umowa ta została, znaczy właściwie można powiedzieć, że obie strony zgodziły się do tego, żeby to była umowa o dzieło. Faktem jest, że pewnie nie do końca mając przed oczami zapisy ustawy o samorządzie województwa, dlatego że w zasadzie nic nie ograniczało tutaj obie strony co do wyboru formy zawarcia umowy. I tu chcę Państwu zwrócić uwagę na taką rzecz, że dziwne to jest może, ale w świetle polskiego prawa akurat w tych zapisach umowa o pracę jest traktowana zupełnie inaczej niż umowa o zlecenie czy umowa o dzieło. Co to w praktyce oznacza? To znaczy, gdybym zawarł umowę o pracę na czas określony i w ciągu tego czasu, na przykład 2 miesięcy, wykonał tą samą czynność, czyli przygotował ten wniosek wraz ze studium wykonalności, analizą finansowo-ekonomiczną, to dzisiaj nie byłoby żadnej sprawy. No ale rzeczywiście była to umowa o dzieło. Jestem z efektu pracy bardzo zadowolony, ponieważ dzięki realizacji tej mojej pracy BCO złożyło wniosek wysoko oceniony i Białostockie Centrum Onkologii, a co za tym idzie województwo podlaskie, no dostało potężne wsparcie finansowe w kwocie bodajże około 8 milionów, jak sobie dobrze przypominam, na realizację ważnej inwestycji. Niewątpliwie sam fakt, że sprawa została w tym trybie donosu, pojawiła się jakby na obradach sejmiku, a wcześniej była przedmiotem korespondencji między samorządem czy sejmikiem a panem wojewodą, świadczy o tym, że niestety, ale żyjąc w świetle w państwie prawa, no niestety możemy spodziewać się, że każdy donos każdej osoby w każdej sprawie może być przedmiotem szczegółowych badań, no i niespodziewanych konsekwencji. Cóż mi pozostaje powiedzieć? Ja myślę, że nie ma powodu, żebym ukrywał fakt, że podpisałem umowę, która w świetle
jak wynika to z opinii radców prawnych, która w świetle ustawy o samorządzie wojewódzkim jest umową zawartą, no przynosi konkretne konsekwencje w postaci wygaszenia mandatu, dlatego też uważam, że nie ma sensu upierać się, szczególnie w momencie, kiedy stoimy u progu nowej kadencji, kiedy w zasadzie już można powiedzieć został wybrany nowy sejmik województwa, żeby ta sprawa ciążyła na, nie wiem, pracy sejmiku, czy nawet na aktywności mojej osoby jako radnego wojewódzkiego wybranego głosami mieszkańców naszego regionu. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, abyście podjęli tę uchwałę, która została przygotowana i wygasili mój mandat w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, najpierw chciałabym zapytać Pana radnego Ciślukowskiego, dodać mu pytania, a potem kontynuować swoją wypowiedź. Czy Pan, Panie Radny, zawarł jedną umowę z Białostockim Centrum Onkologii? Czy to było kilka umów i na jaką kwotę były te umowy? Panie Radny, ja pozwolę sobie już nie komentować więcej tego faktu, czy tego tematu dzisiaj rozpatrywanego. Bo w takim razie swoje stanowisko. Ja nie zostałem zaproszony ani na komisję rewizyjną, ani nie składałem nigdzie żadnych wyjaśnień. Widocznie wszystkie organy uznały, że nie jest to potrzebne, więc myślę, że dzisiaj też ja sobie pozwolę znowuż nie tłumaczyć się tak, jakbyście Państwo tutaj chcieli. W takim razie kieruję takie pytanie do Pana Marszałka, ponieważ zadałam takie pytanie na Komisji Finansów i w odpowiedzi usłyszałam, że było kilka takich umów. Jak zapytałam, na jaką kwotę, był telefon do bodajże BCO z prośbą o podanie sumy, ale do końca obradowania komisji taka informacja nie spłynęła. Stąd pytam pana marszałka, czy pan marszałek zna odpowiedź na te pytania, czy nie? Wszystko mi jedno, kto odpowie. Szanowna pani radna, pani przed chwilą kierowała to pytanie do adresata. Ja tutaj wobec tego nie czuję się... Z racji kontroli nad jednostkami też nie, tak? Tak, nie kontrolujemy non-stop wszystkich 100% zawartych umów, bo to byłoby chyba... I nie było potrzeby w tym przypadku? Jedna jest kwestia, my kontrolujemy funkcjonowanie poszczególnych jednostek i tak jak podczas posiedzenia komisji, nie tej ostatniej, ale poprzedniej, my już o tym dyskutowaliśmy, ja udzielałem również pani odpowiedzi. Ale na ten temat pan jak zwykle nie miał odpowiedzi. Dziękuję. Teraz kontynuuję swoją wypowiedź. No tak się składa, że poprzednią kadencję też kończyliśmy z takim niezbyt przyjemnym akcentem związanym z działalnością pana radnego Ciesielkowskiego na granicy prawa, przez co stracił stanowisko w zarządzie województwa i chyba w partii, ale został nagrodzony przez PSL z stanowiskiem wiceministra zdrowia. W tej kadencji znowu nastąpiła historia związana z łamaniem prawa i to takim związanym z pozyskaniem środków finansowych. Prawo mówi tak, w miesiąc po zaistnieniu takiego faktu powinien być wygaszony mandat. No, w związku z tym, że sprawa była tajemnicza, bo ani pani dyrektor, ani pan radny on nie poinformował o tym z sejmiku, więc nie mogliśmy podjąć w stosownym czasie uchwały. Również anonim, który wpłynął z początku, był lekceważony. Dopiero na wniosek wojewody sprawa się ruszyła i też była przez pana przewodniczącego sejmiku i przez zarząd województwa powoli, bardzo powoli realizowana. Nasz klub składa wniosek, aby uchwałę, którą mamy dzisiaj podjąć, uzupełnić. Paragraf pierwszy. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego województwa podlaskiego Cezaremu Cieślukowskiemu, wybranemu do sejmiku województwa podlaskiego w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL, wskutek naruszenia ustawowego obowiązku zakazu wchodzenia w stosunki cywilnoprawne w sprawach majątkowych z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z dniem 1 kwietnia
2018 roku, czyli w miesiąc po zaistnieniu faktu podpisania tej umowy. Wtedy jak wyprostujemy chociaż o tyle tą sprawę, że będzie to zgodnie z prawem również z naszej strony zrealizowane. Dziękuję. Szanowni Państwo, może ja zabiorę głos w tej sprawie, bo pani radna zarzuciła opieszałość marszałkowi czy też przewodniczącemu sejmiku. Chciałbym stwierdzić, że wszystko odbyło się z wszystkimi procedurami. Każda skarga, która wpływa do przewodniczącego sejmiku, w sposób niezwłoczny jest przekazywana zarządowi województwa, marszałkowi, z prośbą o ustosunkowanie się. Marszałek również w odpowiednim czasie, to nie był długi czas, tylko dosłownie z tego co pamiętam kilka dni, odpowiedział na zadane pytanie. Następnie sprawa została przekazana do wnioskodawcy, a więc do wojewody podlaskiego. Po czym wojewoda zgłosił wniosek o rozpatrzenie tej sprawy w ramach ewentualnego wygaśnięcia mandatu radnemu. Oczywiście można było to zrobić na uroczystej sesji sejmiku województwa podlaskiego w Łomży z okazji 600-lecia uzyskania praw miejskich przez to miasto. Tylko jak Państwo sobie wyobrażacie taką uroczystą sesję, kiedy zgłaszamy tego typu wniosek, kiedy sesja ma w ogóle inny cel? Panie Przewodniczący, ja mam tylko uwagę taką do bodajże stwierdzenia w pierwszym czy drugim zdaniu wypowiedzi Pani Radnej. Proszę, aby to nie pozostało tak, jak zostało wypowiedziane, że zarząd lekceważył anonim, który wpłynął. Gdyby lekceważył, to nie podjąłby żadnego działania. Mimo że to był anonim, my w krótkim czasie po wpłynięciu podjęliśmy działania związane z analizą tego pisma niepodpisanego i przeprowadziliśmy także kontrolę BCO pod kątem uwag wskazanych w piśmie. Wniosek, który przedłożyła pani Elżbieta, jest wnioskiem znacznie dalej idącym niż przygotowany projekt. Ja chciałbym wysłuchać opinii prawnika. Jak się to ma propozycja pani Elżbiety do stanu prawnego? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, otóż przepis kodeksu wyborczego, który nakazuje podjęcie przedmiotowej uchwały, mówi o tym, że sejmik stwierdza wygaśnięcie mandatu, a zatem nie decyduje o dacie wygaśnięcia mandatu, jedynie stwierdza, natomiast nie wyklucza to możliwości stwierdzenia faktu, z jakim dniem ten mandat wygasa. Przy czym podjęcie uchwały w określonym czasie nie ma znaczenia dla momentu wygaśnięcia mandatu, ponieważ mandat wygasa w momencie naruszenia zakazu pełnienia funkcji. Innymi słowy, przyjęcie takiej koncepcji, że stwierdza się wygaśnięcie mandatu z określonym dniem, jest możliwe, przy czym musi być to data właściwa dla wygaśnięcia mandatu, czyli naruszenia funkcji, a nie upływ 30 dni od tego momentu. Dziękuję. Ja mam pytanie do pani Elżbiety Kaufmann-Suszko. Czy pani podtrzymuje swój wniosek? Jeżeli tak, to proszę sformułować. Podtrzymuję ten wniosek z tym, że na skutek opinii prawnej zmieniam datę na 15 lutego, ponieważ z dokumentacji wynika, że umowa, która nie powinna była być zawarta, została zawarta 15 lutego. Stąd to jest dzień, w którym powinien wygasnąć mandat radnego Ciślukowskiego. Stąd w paragrafie pierwszym dopisujemy słowa z dniem 15 lutego 2018 roku. Szanowni Państwo, przepis prawa mówi, że wygaśnięcie mandatu następuje w momencie zaistnienia przyczyny, która powoduje wygaśnięcie mandatu. Dokonywanie w tej chwili zapisu, określanie dat jest zupełnie bezcelowe, bo i tak my stwierdzamy tylko wygaśnięcie mandatu, a wygaśnięcie mandatu następuje w momencie zaistnienia przyczyn. Mamy dwie uchwały. Jedna uchwała przygotowana została przez komisję rewizyjną.
Druga to jest wniosek radnej pani Elżbiety Kaufmann-Suszko, czy klubu Prawa i Sprawiedliwości, wnoszący projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przygotowany przez ten klub. I proponuję przegłosowanie tego właśnie drugiego jako wniosku radnej dotyczącego zmiany. I jeżeli ta uchwała przejdzie, będziemy w taki sposób debatować, podejmować uchwałę. A jeżeli nie przejdzie, to przechodzimy do głosowania nad uchwałą Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, mamy przed sobą wniosek radnej pani Elżbiety Kaufmann-Suszko, wniosek Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący punktu 11 projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego województwa podlaskiego Cezaremu Ciślukowskiemu. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Proszę Państwa, za wnioskiem było 8 radnych, przeciw 11, 7 wstrzymało się od głosu, w związku z tym wniosek nie przeszedł. Proszę Państwa, przechodzimy w tej chwili do projektu uchwały przygotowanej, do głosowania nad projektem uchwały przygotowanej przez Komisję Rewizyjną. Treść tej uchwały Państwo znają. Proszę w tej chwili przygotować piloty. I przystępujemy do głosowania. Proszę o podanie wyników. Stwierdzam, że sejmik podjął uchwałę. Za było 20 radnych, przeciw 1, 4 wstrzymało się od głosu. Wygaszony został mandat Ciślukowskiego w obecnej kadencji. W przyszłej, rozpoczynającej się po 16 listopada, Suwalczanin będzie mógł sprawować funkcję radnego bez przeszkód.